O nietypowym znalezisku lubińską policję poinformował mężczyzna zbierający grzyby. Zadzwonił pan, który w okolicach miejscowości się zbierał grzyby, natrafił na pocisk prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, bo pocisk lotniczy. Nie dopuszczali, tam było zagrodzone policja, stał radiobus, to chyba ten kombo, no i dwóch funkcjonariuszy, zakaz był wstępu do lasu z tego względu, że groziło wybuchem. Niewybuch przetransportowany został przez saperów z Głogowa na poligonie w bezpieczny sposób zostanie zneutralizowany.